Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w grze Mass Effect 3 od BioWare. Przechodzimy ją po raz, który raz ja już próbuję tą grę przejść, nie wiem, drugi raz co najmniej, trzeci raz już chyba. Czytaliśmy save z Mass Effecta 2 z serii, którą znacie już na kanale, więc jak coś to... Ja tych decyzji już nie pamiętam, ale wy pewnie znacie je. Dlaczego tak podchodzimy do tej serii, a nie inaczej? Niestety, kochany Uplay... To jest Uplay? Nie, to jest Origin. Nieważne. EA ani BioWare nie zapisały mojego save'a, więc po tym, jak dysk mi padł śmiercią tragiczną, naturalną, to nie miałem skąd save'a wyczesnąć. Oczywiście save z dwójki miałem. Dlaczego go miałem? Bo trzymałem go na Dropboxie. Dlaczego trzymałem go na Dropboxie? A to dlatego, bo nie używałem go. Gdybym nie używał save'a od Mass Effect 3, też bym go skopiował sobie. Niestety o tym nie pomyślałem, ponieważ zrobiłem sobie przerwę od Mass Effect 3, ale mówię sobie, okej, wrócę do niego, mam na dysku, zostawię. No to nie usuwałem, czekało. Aż do czasu, kiedy gra poinformowała mnie, a raczej dysk mi poinformował, że kaput, więc cały save wpadł. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o głośność gry. Mam nadzieję, że jest dobra. Jeżeli nie było jakichś momentów, jak mnie słychać, to wybaczcie za to. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reavers? We don't know, not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reavers to death, the Committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one. They blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That and your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Ashley? Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Lieutenant Commander? You hadn't heard? No. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. It's not like you learned the Reapers were coming and didn't tell me. True enough. Admiral? Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen.
Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy. Shepard! Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact them. We'll meet you at the landing zone. Anderson out. I tak zaczyna się przygoda w Mass Effect 3. Tęskniłem się za tą grą i naprawdę ubolewałem nieraz za to, że serię przerwałem tamtą. Przez to, że po prostu jest to moja jedna z ulubionych, jak nie najulubieńsza gra, jaką kiedykolwiek przechodziłem. Dlatego bardzo, bardzo mi wstyd tego, że nie udało mi się tej gry przejść. Damy na 60%, damy efekty dźwiękowe na 30, a dialogi na 45. Mam nadzieję, że będzie dobre, jeżeli będzie za głośno, oczywiście wybaczcie, ewentualnie wtedy zmienię. Okej, okay, ale gramy sobie dalej. Okej, okay, nie jak jakimś... A, no tak, zapomniałem, ta gra to jest jeden wielki space to win. Klikasz spację, przeskakujesz, klikasz spację, chowasz się za ścianą, klikasz spację, zabijasz ludzi, klikasz spację, klikasz spację. Klikasz spację, to klikasz spację, klikasz spację, to klikasz enter, a klikasz enter, to skaczesz jeszcze. Ale to wszystko przy trzymaniu oczywiście spacji przy okazji. Wszystko jest spacją po prostu, tą grę wygrywa się spacją, tak naprawdę to jest jedna, to jest jak... Była taka gra właśnie, pamiętam jaka, taka bijatyka, w której klikało 7 przycisków i dzięki temu można było wygrać. Tak jest tutaj, tylko w przypadku na przykład osłon, na przykład skoków, na przykład... wykorzystywanie jakichś przedmiotów, wszystko spacją, na tak pieprzony shift klikam, to mam pauzę zamiast grania. Co do ustawień, ustawię sobie poziom trudności na taki zwykły, normalny, a jeżeli chodzi o elementy typu na przykład rozwój bohaterów pobocznych,
zastanawiam się nad tym, aby wyłączyć ustawienia automatyczne, czyli że komputer za mnie ustawia wszystkie te, rozdaje ich punkty, ale nie wiem, czy jest to najlepszą opcją. No nie wiem. Z jednej strony chciałbym, żeby za mnie jakoś to poustawiali, a z drugiej strony chciałbym mimo wszystko mieć wpływ na rozwój moich kompanów. No ale tak czy siak raczej będę przechodził tą grę w stylu dosyć łatwym, czyli po prostu grafika, z czym ja mówię, gameplay. Chcę, żeby był dosyć łatwy, dlatego, bo chcę się wczuć na fabułę, a ewentualnie, kiedy dojdę do momentu, w którym skończyłem fabułę poprzedniej serii, to wtedy może sobie utrudnić to. Natomiast też nie zastanawiam się nad tym, żeby utrudnić sobie jakoś znacząco, a raczej po prostu wczuć się w fabułę, aniżeli jakoś skupiać się na tym gameplayu, ponieważ pamiętam, że irytowałem się dosyć dużo, jeżeli chodzi o to. No i tak, no i przynajmniej co najważniejsze, mimo że premiera Andromedy, czyli najnowszej części Mass Effecta, przedłuża się, jest przesuwana za każdym razem, to po prostu chciałbym przygotować się na to, żeby... A, spację trzeba kliknąć. Chcę się przygotować na to, że ta gra w końcu wyjdzie. I chciałbym mieć po prostu fabułę trylogii skończonej, mimo że wiem, że zapisu nie będzie się wczytywało, kampania jest totalnie inna, to jednak chcę tą trylogię zakończyć, aby móc przejść spokojnie sobie do Andromedy, która mam nadzieję, że rozwali po prostu cały świat. Jeżeli mogę wam coś obiecać, to na pewno seria z Andromedy pojawi się jak najszybciej będzie mogła się pojawić. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. Biedny. Zamiast posłuchać nas i ewentualnie mieć swobodę odlecenia Normandią, to on uciekł. No gdzieś uciekł po prostu. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. Shepard rozumie, jak działa wojna, ponieważ w jedynce, jak i w dwójce miał wiele wyborów moralnych, które prowadziły do tego, że jedni przeżywali, drudzy umierali. Czasem masowo, czasem pojedyncze osoby, ważniejsze bądź mniej ważne. Natomiast zawsze wybory były podejmowane. Jest to część gry, którą ja uwielbiam po prostu w Mass Effectie. To, że wybór to nie jest tylko wybór dobry, a zły, a wybór zły, a gorszy. Więc to jest piękne w tej grze i zawsze to lubiłem. No, but you're a council specter. That has to count for something. Kasia! Dzięki, Anderson, stary. Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Okej, zbieramy sobie amunicję. Reload, let's keep moving. Oczywiście musiałem przy okazji kliknąć shift, a to przyzwyczajenie do innych gier, w których się biega. Ostatnio właśnie gram w sporo gier, które każda z nich ma inną konfigurację, co za tym idzie, po prostu mam problemy, żeby się przełączyć pomiędzy seriami, tak aby w każdej grać taką konfiguracją, jaką trzeba. No cóż, przyzwyczaj się do tego prędzej czy później. Zauważam, że ta gra jest naprawdę brzydka. Ja pamiętam, że grałem w nią w 2000... Którym ona wyszła? Kurde, nie pamiętam, ale... No, pamiętam, że jak wychodziła gra tydzień po premierze, już w nią grałem. Tam była pierwsza seria, którą może jeszcze gdzieś na kanale znajdziecie, jest bardzo stara. Druga seria, która była zaraz po jedynce i dwójce. I teraz trzeci raz podchodzę do tej gry. Tak naprawdę czwarty, bo raz już chciałem reaktywować serię, ale... nieważne, tego nie było. Z pewnością bardzo ubolewałem na tym, bo po prostu jestem totalnym fanem Mass Effectów, no totalnym. Uwielbiam to, co stworzył BioWare, uwielbiam tą serię, mimo że jedynka była moją ulubioną i cały czas jest. Dwójka była bardzo dobrą grą, a trójka przeciętną, przynajmniej do teraz, do tego momentu, którego przyszedłem, tak uważam. Więc mam nadzieję, że zmienię zdanie, co najmniej zmienię zdanie i powiem, że okej, Mass Effect 3 to nie jest taka średnia gra. A na pewno mam nadzieję, że fabuła zakończy się w dosyć dobry sposób. Wiem, że były dosyć dużo
kłótnie, jeżeli chodzi o zakończenie, które się zmieniło w końcu, z tego co słyszałem. Oczywiście mam ten mod edycji rozszerzonej ściągnięty. Zobaczcie, że nie skupiam się na fabule, jeżeli chodzi o sam start, ale przechodziłem ją co najmniej 5-6 razy, więc okej, troszeczkę już nią żygam. Ale oczywiście od 1/3 zakładam gry, już będę grał na ślepo totalnie, więc troszeczkę będziecie musieli ze mną przeżyć, jeżeli oczywiście przechodziliście albo oglądaliście początek serii u mnie, czy tam te chyba 14 odcinków, 15. To wiecie, że jak to wyglądało, w którym momencie skończyłem, jeżeli oglądacie to pod rząd, to pewnie jesteście wkurzeni. Hej, dlaczego od początku? Natomiast mam nadzieję, że nie zapomnę ustawić jakieś nie wiem, chociaż anotacji z informacją, że hej, ta seria była przerwana, obejrzyjcie od tego odcinka. Jeżeli oczywiście obejrzeliście sobie, bo chcieliście, bądź nie zauważyliście, to nic się nie stało. Będziecie mogli zobaczyć sobie, jaki progres na kanale się zrobił w międzyczasie. Z pewnością będę nawiązywał do tego, co robiłem wcześniej. Jak mówię, wczytałem znowu save z dwójki, więc jeżeli chodzi o Rakni, bo jest to często wybór moralny, który pisaliście często właśnie w komentarzach pod serią z pierwszej części. Tam pisaliście bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, że ej, dlaczego zaufałeś tej Rakni? Nie możesz ufać takim stworom. Natomiast ja mimo tego typu wyborów stwierdziłem, że zaufam. Więc w trójce, jak wiemy, Rakni się pojawiła. Już w tamtej serii widzieliśmy to. Tak samo, jeżeli chodzi o inne wybory, tak samo o romans Tali z Mass Effecta dwójki, który pewnie jakoś w taki sposób może się prześwietlić też w trójce. Okej, zobaczymy, jak to będzie działało. Niestety romans z jedynki nie zapisał mi się, nie wiem dlaczego właśnie. Może go nie zrobiłem w końcu, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, to było już tyle lat temu. Save, jeżeli chodzi o Mass Effecta 2. Gra pokazała mi, że ostatnim zagraniem było 2013 rok, więc hej, 3 lata temu, dosyć czasu. Fajnie byłoby przejść jeszcze raz oczywiście, jedynkę, dwójkę i trójkę, no ale już nie przesadzajmy, nie będę już teraz takich bzdur robił i przechodził jeszcze raz te gry, mimo że w większości je pamiętam, wiadomo, że dokładnie nie, ale jeżeli chodzi o same elementy, pamiętam. Oh fuck. Nie zabijajcie mnie, proszę. Okej, wstrzymuję się teraz. Fajne jest to, że mimo że jestem za osłoną, to oni jeszcze tam dają mi jakieś obrażenia w międzyczasie. Okej, teraz nie straciłem na szczęście tarczy. Zostały mi 2 naboje ostatnie, więc teraz będę musiał zmienić broń na pistolet i z niego też będę musiał wymarnować amunicję, z tego co pamiętam, i wtedy dopiero przyleci Ashley z pomocą. Raczej Joker w sumie, bo to on steruje mimo wszystko. Okej, teraz czekamy raczej na pomoc. No właśnie, gra jest strasznie skryptowana, jeżeli chodzi o takie elementy. Nie wiem jak w dalszej części gry, ale tym co przeszedłem było bardzo dużo skryptów. Wybaczcie, że nie wczułam się tak w tą grę jak powinienem może. Jest to wywołane chwilowo po prostu mam takie, wiecie, déjà vu, przychodzę to po raz kolejny, więc trudno mi się wczuć, ale natomiast jeżeli chodzi o inne elementy, możecie mi uwierzyć, że wczuję się w to i wszystko będzie jak najbardziej powinno. You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species, and all their ships, to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order! I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck.
You too, Shepard. Nie, no trzeba przyznać, od Mass Effecta 1 po 2, a na trójce kończąc po prostu to, czego się BioWare nauczył, to jest rozmach. Stworzyli wielki, gigantyczny świat. Świat, który naprawdę kreuje prawdziwe emocje. Już nie mówię o tym takim zadufanym momencie, który tego filmiku, który widzimy już po raz pewnie kolejny, jeżeli w moim przypadku, nie wiem jak wy. Natomiast na pewno stworzyli coś wielkiego, coś, co jest po prostu czymś epickim, po prostu czymś, co jest genialne. Mass Effect 3. Tak, to jest to. Już poczułem ten klimat, poczułem, ta muzyka jednak potrafi przyciągnąć człowieka do ekranu na dłużej niż tylko chwilę, więc mam nadzieję, że i wy wczujecie się w tą serię jak ja i ze mną przeżyjecie wielką, wielką przygodę. Tym razem mam nadzieję, że kompletną. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace. Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Joker, that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to... My outpost on Mars. We lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Prothean archives with Dr. Tassoni. We found a way to stop the Reapers. Only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. This is loco. Why Mars? What does he think we'll find there? I don't know yet. But if it helps us win this war... Grab your gear. Trying to reach Mars on secure channels. No one's answering. Any sign of Reaper activity? Negative.
Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were evacuated. We'll know soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there. Okej, okay, wylądujemy na pierwszej misji na Marsie, natomiast ją już zakończymy, a czy przejdziemy już w drugim odcinku, czyli w sumie już w kolejnym odcinku, czyli w sumie już w 16 odcinku, nieważne, w kolejnym. Tak czy siak, serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych epizodów z gry Mass Effect 3. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnych już niedługo. Siemanko, no i cześć, hej.